Chyba każdy z nas ma od czasu do czasu ochotę zjeść coś dobrego poza domem. Przeglądamy internet w poszukiwaniu ciekawych restauracji, lecz nie zawsze kończy się to dobrze. Prezentujemy dzisiaj 5 najbardziej odjechanych restauracji na świecie, których wystrój często spycha jedzenie na drugi plan. Cześć wszystkim, zaczynamy! A zaczynamy od gorącego Dubaju w Emiratach Arabskich, gdzie temperatura w ciągu lata przekracza często 40 stopni. Na przekór tak gorącemu klimatowi powstała tam lodowa restauracja. Jak łatwo się domyślić, większość elementów w tym lokalu wykonana jest z lodu. Począwszy od lodowych siedzeń i stołów, pomrożoną zastawę, na której podawane są dania. Restauracja w tym miejscu to idealna propozycja dla tych, którzy szukają ulgi od arabskich upałów. Jeśli wolicie nieco cieplejsze miejscówki, to polecamy restaurację o nazwie Matka Perły na Malediwach. Schodząc 5 metrów poniżej poziomu morza, znajdziecie się w podwodnej jadłodajni, w której przeźroczyste ściany pozwalają obserwować morski świat podczas rozkoszowania się daniami kuchni azjatyckiej i europejskiej. Przez szkło akrylowe, które cechuje niemal idealna w tych warunkach przeźroczystość, zobaczyć możemy całe mnóstwo stworzeń, rekiny, płaszczki, wielkie żółwie, pielęgnice i całe mnóstwo ryb tropikalnych. Jeśli zwykłe, eleganckie restauracje już Was nudzą, to musicie odwiedzić koniecznie restaurację toaletową w Tajwanie. Wykorzystanie motywu łazienki jako miejsca do jedzenia to dość odważny pomysł, jednak klientów w tym oryginalnym miejscu nie brakuje. Stoły w kształcie wanien, fotele na wzór kompaktu WC i wisienka na torcie, czyli talerze przypominające muszle klozetowe, to zdecydowanie propozycja dla ludzi z mocnymi żołądkami. Z ekscentrycznej restauracji toalety przenosimy się do zdecydowanie spokojniejszego miejsca, jakim jest kawiarnia w domku na drzewie. Lokal znajdujący się w Auckland w Nowej Zelandii zadziwia swoim wyglądem, szczególnie po zmroku. Jeśli mielibyście ochotę napić się kawy siedząc wśród drzew kilka metrów nad ziemią, to zdecydowanie musicie odwiedzić ten żółty domek. Nasza ostatnia propozycja to już wyżyny pomysłowości i chyba lekkiego bzika. Jeśli będziecie kiedyś w Nowym Jorku i akurat złapie Was głód, to koniecznie udajcie się na Broadway w poszukiwaniu restauracji z Marsa. Tak, dobrze słyszeliście, ktoś w Ameryce był na tyle szalony, aby urządzić lokal na wzór czerwonej planety. Dodając do tego przebraną obsługę i marsjańskie półmiski z jedzeniem, otrzymujemy prawdziwie kosmiczne przeżycie, którego długo nie zapomnimy. Na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pomysłowość restauratorów z całego świata przypadła Wam do gustu i być może odwiedzicie któryś z prezentowanych lokali. Dzięki za oglądanie. Pozdro!